Ekonomia, kapitał, gospodarka. Tadeusz Musz, to trzecia część EKG. Witam Państwa bardzo serdecznie. W naszym studiu dr Hubert Janczewski, przewodniczący Rady Nadzorczej Deutsche Bank PwC. Dr Krzysztof Opaski, przewodniczący Rady Nadzorczej PKP, były minister infrastruktury Ryszard Petru, przewodniczący Rady Nadzorczej Domu Inwestycyjnego Investors, przewodniczący Towarzystwa Ekonomistów Polskich. Proszę Państwa, jesteśmy przy części zdziwieniowej. Sporo mamy tutaj głosów Państwa na Facebooku. Może coś o Dniu Wolności Podatkowej, bo podobno tak, jako dzisiaj Polska nieźle wypadamy. Robert Rusielnik pisze. No, to coś dziwię? No właśnie. Nie, to dzień? Trzeba mieć świadomość tego, jak to się liczy, no bo generalnie jedyną właściwą miarą jest udział dochodów pobieranych przez państwo do PKB. Prawda? Natomiast pamiętajmy o tym, że w Polsce o 8% więcej wydajemy i za tą różnicę trzeba będzie zapłacić. W związku z tym to jest takie bardzo informacja, która nam dużo nie mówi, bo co z tego, że niby mniej pobieramy jak inni, jak dużo więcej wydajemy. W sumie więc Polska na tym etapie rozwoju bardzo dużo pobiera dochodów. Bardzo dużo wydaje, a duża część tych wydatków jest nieefektywnych. Co więcej, w Polsce pieniądze, które wydawane są na różnego rodzaju usługi publiczne, nie dają jakości, której należałoby było oczekiwać. W związku z tym nie porównujmy siebie z Danią, z Norwegią, ze Skandynawią, gdzie wydatki państwowe dają usługi, z których, obywatele są zadowoleni. W Polsce obywatele nie są zadowoleni z usług, które są finansowane z ogólnych podatków. W związku z tym wydaje mi się, że taki ranking mało mówi. EKG. Wspominałem już Państwu w zapowiedzi dzisiejszej audycji agencję mocno rodzinną. Wspominał także o tym już dr Hubert Janiszewski. To bardzo interesująca, proszę Państwa, sprawa. Gazeta Wyborcza. Agencja interesująca. Agencja interesująca. Agencja mocno rodzinna. W Państwowej Agencji Żeglugi Powietrznej pracują żona i siostra prezesa. Dwie córki i zięć dyrektora jednego z biur. Syn innego dyrektora. Żona i zięć kolejnego. Córka kierownika działu, synowa głównego księgowego. No bardzo ciekawe. Tam na 1700... W ubiegłym roku kancelaria premiera przeprowadziła kontrolę w tejże agencji. Na 1000, co pan chciał powiedzieć, że na 1700 osób 900 parę to rodzina tak, jakaś. To jest dopiero no, skuteczność. No i tam niezłe goście. No nieźle ten, nieźle się tam zarabia. Początkujący kontroler ruchu lotniczego może zarobić 26 tysięcy złotych, a kontroler doświadczony ponad 98 tysięcy złotych miesięcznie. To mnie nie bulwersuje, bo jest to bardzo odpowiedzialna praca. Pytanie czas pracy jest... kontrolerów wynosi od 29,5 do 31,6 godziny tygodniowo. Za nadgodziny pobierają dodatek 100% normalnego wynagrodzenia. Ale to jest ciężka i odpowiedzialna praca. Tak. To jakby... Ale to wie pan, bo to właśnie w Polsce jest takie dominuje taka świadomość, o Boże, ile on zarabia, ale my sobie nie mamy świadomości tego, jak ważną tą pracę jest, jak mało ludzi to może dobrze wykonywać. Generalnie to też nie jest dobre dla zdrowia, tak przy okazji bycie kontrolerem. Natomiast jak chcę na temat tych żon i wnucząt powiedzieć, jedną rzecz, taki komentarz. Pamiętam, jak się zatrudniałem w Banku Światowym, to pierwsze pytanie w ankiecie było, czy ktoś z rodziny nie pracuje. Tak. To jest pierwsze pytanie w Stanach. Tak. Natomiast w Polsce to w ogóle nikogo nie interesuje, się przyjmuje to jako normalkę. A to jest agenda rządowa, nadzorowana przez ministra infrastruktury. Kolejny kamyczek do ogródka. Słuchajcie, ale 1715 pracowników, w tym jest tak, 678 nosi powtarzające się nazwiska. To jest porażające. A 198 ma powtarzający się adres zamieszkania. Czyli wszyscy wykonują, proszę Państwa, tam pracę bardzo ciężką dla zdrowia. I to jest właśnie. Znaczy tych kontrolerów na te 1700 osób podejrzewam, że jest około setki, może 200. Tak, oczywiście. Reszta to jest otoczenie... Kontrolera. Te rodziny. Ja no nie właśnie. Czy wie pan, no tam jest sama usług, które muszą być inne niż wyłącznie kontrolera lotów. To jest ciekawe. Proszę Państwa, i teraz nie wiem, czy Państwu się kontekst będzie podobał, ale bo ja w tym kontekście była pani minister, szefową kompanii węglowej. Joanna Strzelec-Łobodzińska była wiceminister gospodarki, została prezesem kompanii węglowej. Czy uda jej się zrobić z niej firmę przynoszącą przyzwoite zyski? No i proszę Państwa, rodzinną dla mnie to jest ciekawe. Zaczekajcie. Dlaczego do tego nawiązuję? Otóż bowiem, zanim Rada Nadzorcza wybrała panią minister na szefa, już było wiadomo, że ona zostanie szefem. Prasa pisała o tym, że
Pani chce być szefem tej kompanii węglowej, była wiceministrem u pana premiera Waldemara Pawlaka, ministra gospodarki. I co się okazuje, że w Radzie Nadzorczej kompanii, która przeprowadziła konkurs, zasiadała aż 4 pracowników resortu i tylko jeden niezależny naukowiec. Członkowie rady musieliby więc oceniać swojego przełożonego. Sytuacja była niezręczna i na 2 tygodnie przed rozstrzygnięciem konkursu Strzelc-Łobodzińska odeszła z resortu, prawda? Żeby była przełożoną. No, tak. Ona była przełożoną, ale już nie była przełożoną. Ale mimo tego, że już nie była przełożoną, no to oni jednak zagłosowali na nią. Widzi pan, to my frajerami jesteśmy. Na byłą przełożoną, z tego wniosek, że musiała być dobrą przełożoną. Bardzo dobrą. Albo słabą przełożoną, bowiem... Chcieli się jej pozbyć. Chcieli się jej pozbyć. Nie wiadomo, kopnęli ją na gorsze stanowisko. O co chodzi, prawda? Natomiast prezes, który się zgłosił, ten PO prezesa, przegrał i nie znalazł się nawet w nowym zarządzie. I zaskoczony pan jest, panie redaktorze? Czy... W tym kontekście zaskoczony. Rodziną. Bo tutaj niby nie rodzina, ale podwładni. Wie pan, no tym jestem... Chociaż byli podwładni, ale jednak podwładni, którzy chcieli się pozbyć być może, żeby dostali, pani minister... Dostali rozkaz, że mają się pozbyć. Ale panie redaktorze, tutaj przy tej historii pani minister, która w tej chwili będzie panią prezes... Może ona będzie świetną panią prezes, jeszcze kilka tygodni. Tam mianowicie istniał spór, tak przynajmniej prasa meldowała, między wicepremierem Waldemarem Pawlakiem, który był przełożonym pani minister, a premierem, o prywatyzację w drodze oferty publicznej i OTSW. I prasa... Jastrzębskiej Spółki Węglowej, tak, że to była transakcja wiązana, pisała, że będzie transakcja wiązana, polegająca na tym, że minister Pawlak zgodzi się na debiut pod warunkiem, że pani Strzelc-Łobodzińska odejdzie z ministerstwa i zostanie prezesem spółki. Węglowej. Fakty... Kompanii węglowej. Wydaje się, że potwierdzają domysły prasy. Że to taka subtelna gra. Że to była taki taka... subtelny deal. Deal, subtelny deal. Ciekawe. Ale z innej strony rzecz biorąc, to pani minister jest doświadczonym menedżerem. Ja wiem, no a co ma pan powiedzieć? Natomiast co ma powiedzieć biedny minister, były minister infrastruktury, który jest przewodniczącym Rady Nadzorczej PKP? Chciałbym powiedzieć, że mechanizmy właścicielskie wszystkie powinny być w jednym miejscu, a nie tak jak teraz jest w przypadku akurat węgla, że to się znajduje w Ministerstwie Gospodarki. I stąd powstają takie kompletnie dwuznaczne sytuacje. Powinny być w jednym miejscu, to jest raz, dwa. Pytam, w ogóle nie powinny być państwowe. Ale co z tą propozycją zespołu premiera Jana Krzysztofa Bieleckiego, Rady Gospodarczej, żeby uregulować sprawy powoływania rad nadzorczych, żeby te rady nadzorcze rzeczywiście były kompetentne, nie urzędnicze, nie... Żeby sprywatyzować. Wszystko, co się da sprywatyzować. Ale wiecie o tym, że jest to nierealistyczne i się wszystko... Są kraje, gdzie się udało. No, przyjdzie moment, się uda. Trzeba o tym walczyć. Wie pan, No chciałbym, Ale niech pan spyta Janusza Lewandowskiego, jak się prywatyzowało w 91 roku. Wie pan co, Janusz Lewandowski przez 11 lat, nie wiem ile kłopotów, 11 lat czy 12 lat i został w końcu oczyszczony, nękano go przez całe lata. A teraz jest prościej. O to myślę, że trzeba mieć wolę, tak zwaną polityczną. I wyobraźnię. EKG. Przepraszam, ale panowie mówią do mnie tak, jak ja bym o tym decydował. Jak ja bym nie miał woli politycznej. Woli politycznej wyobraźni. Ale panie redaktorze, mogę jeszcze o jednym zdziwieniu opowiedzieć? Bo jestem stary wróbel, albo stary miś, który, wie pan, wie jak to wyglądało. To obserwuję. Wiem, bo to moi synowie obserwuję, jak to wyglądało w ostatnich latach. Wszyscy mają wolę, prywatyzujemy, zrobimy, a potem nie wiem, co do czego. Mogę się zdziwić? Tak, proszę. Mianowicie nie wiem, czy państwo pamiętacie, że w przypadku bankructw biur podróży, tak powiem, zbieraniem po bankructwie, załatwianiem przelotów dla turystów, którzy nie mogli powrócić, opłaceniem hoteli, zajmowały się urzędy marszałkowskie. Okazuje się, że nad biurami podróży piecze urzędy marszałkowskie sprawują.
No i ostatnio minister sportu i turystyki, bo on jest od tego, wydał rozporządzenie, w którym uregulował kwestie dotyczące upadłości biur podróży poprzez spłodzenie takiego wzoru umowy gwarancyjnej, które banki mają udzielać na rzecz biur podróży, wzoru umowy zabezpieczającej dla towarzystw ubezpieczeniowych również w tym celu, a w rezultacie których to wzorów banki będą musiały uruchomić specjalne służby 24-godzinne, że jeżeli zbankrutuje biuro podróży, a klienci zostaną sami sobie, to banki będą organizować transport, pomoc i tak dalej. To i musi tak kosztować. Dalej. Z naruszeniem oczywiście ustawy prawo bankowe, która reguluje między innymi kwestie gwarancji bankowych. Poza tym te rozporządzenie moim zdaniem narusza konstytucję, bo wkracza w sferę prywatnego obrotu. W związku z tym wygląda na to, że urzędy marszałkowskie miały dość zabawiania się z rozpaczonymi turystami z powodu niesolidności biur podróży i przerzuciły najłatwiej. Ale z tego, co pan mówi, nieskutecznie. Że coś jest niezgodne z ustawą, to jest nieskuteczne. To rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 października i w tej chwili są negocjowane, z tego co wiem, z tych banków, które zajmują się tego typu działalnością. Biura podróży żądają wypełniania obowiązków banku zgodnie z tymi rozporządzeniami. No to albo kosztuje dodatkowo, albo jest nieskuteczne. Znaczy skutek moim zdaniem będzie taki, że banki odmówią, towarzystwa, które mają, zagranicznych właścicieli, pójdą, ubezpieczą się na starych warunkach za granicą, a polskie biura podróży znikną z polskiego rynku. No pięknie. Taki będzie efekt. EKG. Zdziwienie? Jeszcze? Ja chciałem powiedzieć, że o tym, co poprzedni mówił, że to jest ta ulubiona zabawa urzędników polskich, znaczy przerzucanie gorącego kartofla. Natomiast mnie nieustannie od paru dni dziwi histeria na temat autostrad w Polsce, bo to jest histeria. No ale co, myśli pan, żeby... jesteśmy spragnieni, chcielibyśmy jeździć normalnie. O tym wszystko, ja rozumiem, też bym chciał. Jeździć, tak. Natomiast o tym można wszystkim rozmawiać normalnie i spokojnie. No, nie ma presja, niczego nadzwyczajnego. Panie ministrze, musi być presja na rząd. Tak, musi być. Nie musi być presja. Tak, ale to nie musi być historyczne. Na presję. Mnie tylko zdziwił wczorajszy wywiad pani minister Feda, która znowu przywaliła w OFE i znowu upiera się przy coraz to nowych, szalonych pomysłach. Pani minister Feda jest bardzo skuteczna. Wiem, zauważyłem, ale skuteczna jest nie tam, gdzie trzeba. Bo ja myślałem, że pani minister zajęła się KRUS-em. Jest bardzo skuteczna pani minister. Ale to chodzi, widzi pan, tego nie rozumie. No. Wie pan, rozumie, żeby nie dyskutować o KRUS-ie, to dyskutuje się o otwartych funduszach emerytalnych, o emeryturach jednakowych dla wszystkich. Tak, właśnie i to się dyskutuje o KRUS-ie. A dziękuję bardzo, że nie. To wszystko w dzisiejszej naszej audycji. Dziękuję państwu za uwagę, dziękuję moim gościom, którymi byli dzisiaj. Dr Hubert Janiszewski, dr Krzysztof Opawski i Ryszard Petr. Ja się nazywam Tadeusz.